Cześć! Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku mamy różne porowatości włosów, ponieważ ja mam włosy takie średnio do wysokoporowatych. Ja mam bardziej stronę niskoporowatych. Tak. No i często zadajecie nam pytanie, żebyśmy poleciły Wam konkretne produkty do konkretnej porowatości. No i stwierdziliśmy, że nie ma lepszego sposobu niż po prostu usiąść, bo właśnie mamy różne porowatości z Zuzą, jeżeli chodzi o nasze włosy. No i dokładnie pokazać Wam, jakich kosmetyków używamy. Dokładnie. Warto wiedzieć po prostu, że różne składniki w różnych kosmetykach dobrze sprawdzą się do różnych porowatości. Dokładnie. Cześć, tutaj Natalia i Zuza, czyli ekspertki do spraw naturalnej pielęgnacji w drogerii Kopalnia Zdrowia. Na tym odcinku zwłaszcza mówimy o naturalnej pielęgnacji twarzy, ciała oraz włosów. Dokładnie, w dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o porowatości i na początek tak pokrótce chciałyśmy Wam przybliżyć, jak mniej więcej można sobie określić, jaką macie porowatość włosów. Na naszym przykładzie. Dokładnie. Zuza, to zacznij, bo Ty masz włosy niskoporowate. Tak, ja mam włosy niskoporowate. Generalnie bardzo często przy włosach niskoporowatych występuje taki efekt może nie puszenia się, ale takiego elektryzowania się od różnego rodzaju ubrań. Te włosy są lekkie, bardzo takie rzadkie często, na pewno proste. Bardzo ciężko jest je zakręcić, bardzo ciężko jest w ogóle cokolwiek z nimi zrobić. Taka ciekawostka też ode mnie, jak szłam na studniówkę, no to chciałam bardzo, bardzo chciałam mieć włosy falowane. No i zużyła fryzjerka na mnie tyle lakieru, że po prostu były całe pozlepiane, a po godzinie już były proste. Okej, czyli po prostu włosy zazwyczaj proste, tak? Takie bardziej też ciężkie, niepodatne na stylizację. No to moje, które są średnio trochę do wysokoporowatych, tak powiedzmy pomiędzy, no to jest totalne przeciwieństwo. Czyli moje włosy raczej się tak chcą falować, nawet kiedyś próbowałam wydobywać skręt i nawet to jakoś szło, więc te włosy średnio wysokoporowate raczej chcą się falować, chcą się kręcić. Są podatne na stylizację. Kiedy ja zakręcę włosy nawet w warkocz zaplotę, no to za chwilę mam włosy bardzo mocno kręcone. Są takie puszące, takie trochę frywolne, ciężko w ogóle je ujarzmić. Natomiast jeżeli nie do końca wiecie, jakie są Wasze włosy, ponieważ patrzycie na przykład w lustro i mówicie, no nie wiem, w sumie trochę są takie jak niby Zuza, trochę tak jak moje, no i nie do końca wiecie, no to zachęcamy Was do zerknięcia na nasze konto na Instagramie, bo tam w wyróżnionej relacji mamy taką zapisane informacje właśnie o tym, jak odróżnić porowatość. Jest taki quiz, gdzie po prostu możecie sobie sprawdzić prawdopodobnie, jaką macie porowatość, więc po prostu zachęcamy. W przypadku porowatości włosów raczej skupiamy się jednak na włosach na długości. Tak. Natomiast wiadomo, że każdy z nas używa szamponów. One też stanowią jakąś tam ważną rolę w naszej codziennej pielęgnacji skóry głowy. Dokładnie. I my mamy Wam do pokazania po dwa takie szampony, nasze ulubione. Zgadza się. No bo one mimo wszystko, raczej nawet jeżeli myjemy zwłaszcza skórę głowy, no to mają te szampony wpływ na to, jak właśnie zachowują się na naszych włosach. Czy na przykład ich nie puszą, czy nie sprawiają, że na przykład są bardziej takie podatne na elektryzowanie się. Więc jeżeli chodzi o moje włosy, które są średnio do wysokoporowatych, no to tak, na co dzień używam szamponu kolagenowego z marki Back to Comfort. On jest takim raczej właśnie, bym powiedziała, delikatnie oczyszczającym szamponem. On się u mnie bardzo dobrze sprawdza, nie powoduje też, że moje się włosy bardziej puszą, są mocniej zelektryzowane, co jest naprawdę w porządku. Natomiast jeżeli chodzi o taki szampon, który używam raz, dwa razy w tygodniu, to jest szampon mocniej oczyszczający, kawowy szampon enzymatyczny z marki Anwen, bardzo ładnie oczyszcza skórę głowy. No i też właśnie nie wpływa negatywnie na moją porowatość włosów. Jeśli o mnie chodzi, to ja z kolei troszeczkę na odwrót, dlatego że moja skóra głowy ma taką tendencję do przetłuszczania się, więc wiadomo, że jak u mnie skóra głowy się przetłuści, a włosy są rzadkie, są cienkie, no to od razu wszystko widać. No tak. Więc ja na co dzień używam bardziej takiego oczyszczającego szamponu. W tym wypadku jest to Heritage Cosmetics, ten szampon Dragon Wash, jeden z moich ulubionych. No, jest bardzo dobry. Natomiast jeżeli czuję, że skóra głowy zaczyna się przesuszać, jest trochę bardziej podrażniona, to chętnie sięgam po ten szampon prebiotyczny z Mavavo, ponieważ on super regeneruje moją skórę głowy i przywraca do takiego stanu normalności. Super. Przejdźmy sobie do kolejnego etapu, czyli do olejowania włosów. Tak. Jest to taka czynność, jedna z moich ulubionych, ponieważ po olejowaniu moje włosy po prostu żyją innym życiem, zaczynają wyglądać zupełnie inaczej. A nie masz efektu przyklepu od olejowania? Właśnie nie. Właśnie jeżeli używamy fajnej mieszanki olejów dostosowanej do naszej porowatości, to taki efekt przyklepu nie występuje i też trzeba wtedy pamiętać, żeby podwójnie lub nawet potrójnie umyć skórę głowy, żeby tego oleju tam nic nie zostało. Dokładnie. Taką
moją ulubioną mieszanką olejów jest ta z Bideskiger. I tutaj jednym z olejków w tej mieszance jest olej kokosowy, który u mnie robi rewelacyjny efekt. No i patrzcie, jaki to jest przykład właśnie, że czasami dany składnik może być bardzo lubiany przez daną porowatość włosów, czyli na przykład Zuza ma nisko pory, no i olej kokosowy super. Natomiast jak ja kiedyś użyłam po prostu taki, wiecie, zwykły, czysty olej kokosowy, nie żadną mieszankę, tylko wzięłam olej kokosowy, nałożyłam na włosy, wtedy jeszcze nie wiedziałam, co to są porowatości i że olej kokosowy się nie lubi z moimi włosami. Zmyłam właśnie szamponem, zemulgowałam, pamiętam chyba też odżywką, ten olej i po prostu miałam taki puch, ja nie mogłam ujarzmić tych włosów, one po prostu na każdą stronę mi się wywijały, więc teraz już wiecie, że olej kokosowy do niskoporów super, dokładnie. Natomiast do średnio wysokoporów raczej olej kokosowy może się nie sprawdzić. Okej, Natalia, pokaż teraz swój olej. Tak, ja mam taką mieszankę z marki Your Natural Side i to jest olej do włosów wysokoporowatych, no bo właśnie ja mam średnio pory w kierunku wysokoporowatych włosów. Tutaj mamy bardzo ciekawą mieszankę olejową, ponieważ w składzie znajdziecie olej z pestek winogron, z pestek arbuza, marakui, z pestek truskawki, więc takie w sumie owocowe oleje. U mnie się bardzo dobrze sprawdza, on jest też bardzo wydajny, więc niech Was nie zmyli ta mała buteleczka, naprawdę tutaj bardzo na długo starcza. No i w sumie mamy też taki tip z Zuzą, żeby przed nałożeniem oleju na Wasze włosy, przed olejowaniem, koniecznie nałożyć coś, co najpierw nam nawilży te włosy, tak. Taką bazę nawilżającą. Może to być właśnie, tak jak w przypadku aloesowe, po prostu żel aloesowy. Tak. Żele aloesowe są super, bo są takimi kosmetykami wielofunkcyjnymi, tak. A przed olejowaniem włosów dadzą Wam świetną bazę, która nie tylko Wam nawilży same włosy na długości, ale też wspomoże wchłanianie składników aktywnych. No to jest trochę tak jak z pielęgnacją twarzy, że najlepiej na przykład włączyć ze sobą składniki nawilżające, humektanty, no tutaj właśnie tym humektantem jest aloes i na przykład jakieś emolienty, właśnie produkty olejowe. No i taka kombinacja składników, czyli nałożenie takiej bazy nawilżającej i potem oleju może sprawić, że wasze włosy będą w jeszcze lepszej kondycji po olejowaniu. Dokładnie. Ty jeszcze wspominałaś mi wcześniej o wodzie z miodem. Tak, bo to jest taki tip. Jeżeli na przykład macie produkt taki jak aloesowe, na przykład żel aloesowy, ale na przykład Wam się skończył, a chcecie zrobić olejowanie, nałożyć jakiś humektant na włosy przed olejowaniem, no to jeżeli macie miód w domu, no to możecie go rozrobić z niewielką ilością wody, no bo miód jest humektantem, nałożyć taki miód z wodą na włosy, potem zaaplikować olej, no i macie tak zwane olejowanie na podkładzie. Bardzo fajny domowy sposób, polecamy. Tak. Dobra, no to jeżeli już mamy olejowanie za sobą, no to przejdźmy teraz do odżywek i masek do włosów. No i tak się w sumie okazało, że razem z Zuzą mamy podobnych ulubieńców z marki Recibo. No musimy przyznać, że bardzo lubimy produkty marki Recibo do pielęgnacji włosów, zwłaszcza odżywki. Jeżeli chodzi o moje włosy średnio do wysokoporowatych, odżywka regenerująca, to jest odżywka pechowa tak zwana, czyli ma zarówno proteiny, emolienty i humektanty. Sprawdza się fantastycznie. To jest, słuchajcie, odżywka chyba jedyna, którą oszczędzam, bo bardzo nie lubię się, kiedy się u mnie kończy. Daje efekt na włosach jak z salonu fryzjerskiego. Przepięknie wygładza, odżywia, nawilża włosy i przede wszystkim nie robi u mnie efektu puchu. A jak z Twoją? Jeśli chodzi o moją odżywkę, to jest ta Shine Club, to jest odżywka ze zwiększoną ilością emolientów. Super. Moje włosy w ostatnim czasie bardzo kochają emolienty. Super. Przez na przykład ogrzewanie w mieszkaniu, robią się suche, spuszone, a emolienty w tej odżywce powodują, że one są takie dociążone, ale nie obciążone. To jest ważne. Dają taki efekt tafli, są przepięknie nabłyszczone. No. Jest po prostu moja ukochana odżywka w ostatnim czasie. Są bardzo dobre. Więc jeżeli szukacie jakichś dobrych odżywek, no to właśnie z marki Recibo, bo naprawdę się świetnie sprawdza. No i to są takie produkty, które używamy w sumie na co dzień, nie? Czyli przy takim codziennym myciu, codziennej pielęgnacji włosów. Natomiast jeżeli chodzi o takie stosowanie masek, czyli produktów, które stosujemy rzadziej, na przykład w moim przypadku to jest tak co drugie, trzecie mycie używam maski, no ale też moje włosy są średnio wysokoporowate, więc one lubią dużo produktu, dużo różnych maseczek i odżywek. Ja akurat lubię tę. To jest maska do włosów różą i miodem płynąca z marki Nowa Kosmetyka. Tutaj mamy dużo humektantów, więc na początku można byłoby powiedzieć, ok, masz włosy średnio wysokoporowate, więc pewnie nie za bardzo te humektanty, no bo one troszkę puszą, ale tutaj ja absolutnie takiego efektu puchu nigdy nie zauważyłam. Te włosy są przepięknie nawilżone, zregenerowane, ale właśnie nie są puszące, więc jeżeli potrzebujecie takiej maski, która bardzo ładnie nawilży Wasze przesuszone włosy, no to mogę Wam tę polecić. W moim przypadku jest tak, że ja maski raczej nie muszę używać, bo moje włosy na tej odżywce z Recibo bardzo dobrze się trzymają, ale raz na jakiś czas jednak warto dodać im takiego kopa odżywienia,
nawilżenia. Dlatego ja tutaj używam masek z Sendo, ale ostatnio właśnie jedną z moich ulubionych jest ta maska Frizz Control. Właśnie przez to takie elektryzowanie się włosów, przesuszenie, ona mi je przepięknie jeszcze mocniej wygładza do ciąża. I co fajne, to jest też dobra maska, jeżeli macie jakieś większe wyjście i potrzebujecie, żeby te włosy wyglądały naprawdę pięknie, jak właśnie z salonu fryzjerskiego. No mega, czyli rozumiem też, że właśnie nie obciąża twoich włosów niskoporowatych, tylko ładnie dociąża, są błyszczące i się mniej elektryzują. Dokładnie. Super, czyli jeżeli potrzebujecie właśnie takiego silniejszego czasem, silniejszej regeneracji, na przykład raz, dwa razy w tygodniu na włosy, no to te maski powinny się u was sprawdzić. Okej, pamiętajcie, że maski i odżywki to nie wszystko, co nakładamy na nasze włosy. Ja bardzo lubię jeszcze po myciu i przed suszeniem użyć sobie olejku właśnie z Heritage Cosmetics, olejku Malinois. To jest olejek bardzo lekki, super się sprawdza na moje końcówki włosów, przy czym właśnie nie powoduje takiego sklejenia, obciążenia. Tak. Przez to, że jest lekki, super się sprawdza do mojej porowatości, do moich cienkich, rzadkich włosów. Tak. I te włosy naprawdę przepięknie wyglądają w ciągu dnia, nie powoduje to, że są takie spuszone. Super, super. Co ciekawe, ja z włosami średnio porowatymi kiedyś, dawno temu używałam tego serum na końcówki, więc mogę powiedzieć, że on w sumie jest taki dość uniwersalny, ale jeżeli się boicie obciążenia, no to on po prostu jest bardzo lekki, więc absolutnie nie musi się bać tego, że na przykład nałożycie go za dużo, znaczy wiadomo, można przegryć, nie? Ale jeżeli raczej nie ma takiego efektu sklejenia, tłustości na włosach. Natomiast jeżeli się bardzo boicie takich produktów olejowych na końcówki, bo boicie się tego, że to będzie widać, że macie olej na włosach, no to ja Wam polecam mojego ulubieńca. On jest takim trochę niepozornym gagatkiem, bo to jest ten Boost My Hair, to jest takie jakby serum na końcówki w formie emulsyjnej. Trochę tak jakby się nakładali takie serum lub krem do twarzy na końcówki, więc absolutnie to nie obciąża włosów, ale przepięknie wygładza. Jest to produkt bardzo wydajny i moim zdaniem ten produkt też się sprawdzi w przypadku każdej porowatości. Dokładnie. Bo myślę, że w przypadku twoich włosów również, zwłaszcza jeżeli macie takie jakby predyspozycje do tego, że wasze włosy są oklepnięte, przetłuszczone na przykład, no to wtedy taki produkt jak najbardziej się sprawdzi. Ale ja jeszcze mam taki jeden kosmetyk z marki Anven, który ratuje czasami moje włosy, bo na przykład testuję jakieś kosmetyki do włosów i na przykład tam jest za dużo humektantów, które moje włosy poza tą odżywką Nowa Kosmetyka nie lubią, albo coś tam źle połączę i po prostu budzę się rano, mówię nie, coś jest nie halo, mam jakiś wielki puch, no to słuchajcie, Shine and Glow to jest wygładzająca mgiełka nabłyszczająca do włosów. Nie wiem, czy ty ją, Zuza, używałaś. Używałam, dobrze mi się sprawdzała, natomiast ja nie mam osobiście cierpliwości do mgiełek, nie chcę mi się tego robić. Natomiast wiem, że jak są takie sytuacje, gdzie włosy już naprawdę wyglądają strasznie po nocy, no to jest to coś, co naprawdę ratuje skórę. Tak, dokładnie, dokładnie. To jest akurat taki produkt, który nakładając, w sensie producent mówi, żeby nałożyć w tą mgiełkę w ten sposób, czyli psikać atomizerem na dłoń i potem dłoniem, jakby z dłoni aplikować ten produkt na włosy. Ja tak nie robię, bo potrzebuję robić to szybko, więc ja psikuję faktycznie te włosy, natomiast omijam skórę głowy, bo ten produkt może mocno obciążyć wręcz włosy i skórę głowy, bo jest taki dość, no właśnie dociążający. Natomiast to, jak ten produkt wygładza włosy, nawet mocno puszące się, sprawia, że są przepięknie lśniące. Jest też bardzo wydajny, więc jeżeli potrzebujecie takiego produktu SOS, że po prostu macie ogromny puch, musicie wyjść i ujarzmić włosy, a nie macie czasu na, nie wiem, jakieś znowu stylizowanie, kolejne mycie czy prostowanie, no to Shine and Glow naprawdę polecam z całego serca. W tym odcinku pokazałyśmy Wam kosmetyki do niskoporowatych włosów i do średnioporowatych włosów. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, jakiej porowatości włosy macie Wy. Jesteśmy bardzo ciekawe. Dokładnie. Oczywiście pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału i o wciśnięciu dzwoneczka. Dzięki temu kolejne filmy z serii Short News Was nie ominą. Dziękujemy Wam bardzo za dzisiejszy odcinek i do zobaczenia w kolejnym. Pa. Cześć!